projekt Ekofaktura Ekowybór trwał przez cały rok, od września do września. Zaproponowaliśmy 5 miastom współpracę w ramach Ekofaktury Ekowyboru. Akcja polegała na tym, że klienci Astanet mogli wybrać zamiast tradycyjnej faktury papierowej, mogli wybrać fakturę elektroniczną, czyli korzystać z e-booku Astanet. 10 takich faktur elektronicznych zamienialiśmy na jedno drzewo. Akcja przeprowadzana była w Pile, Wałczu, Złotowie, Trzciance i Jastrowiu. Te miasta właśnie weszły z nami we współpracę. W kolejnych miejscowościach pod koniec akcji sadziliśmy wspólnie z mieszkańcami drzewa. W sumie tych drzew było 512, czyli łatwo policzyć, że było to 5120 faktur elektronicznych. Jesteśmy elementem natury, przyrody. Człowiek jest związany z przyrodą i często o tym zapominamy. I takie imprezy, i takie akcje, jak właśnie tutaj akcja Astanet, również mają za zadanie przypomnieć o tym. Tak, o to chodzi, aby dzieci od małego już były wychowywane w poszanowaniu do przyrody i w takim przeświadczeniu, że wspólnie z przyrodą musimy żyć. Jastrowie jest gminą, która ma ponad 70% lesistości, więc my tutaj na co dzień obcujemy z tą przyrodą i te małe dzieci, które będą mieszkały na terenie naszej gminy, no, na co dzień będą się z tą przyrodą spotykały. My sadzimy na co dzień mnóstwo drzew i to jest jednym z zadań, które realizujemy, ale oczywiście każdy taki projekt, pomysł, do takich właśnie należy pomysł e-faktury. Staramy się nie tylko wspierać, bo po pierwsze trzeba znaleźć miejsce, ale też promować, pokazywać jako dobry przykład, bo wydaje się, że dzisiaj produkujemy tak mnóstwo zbędnych dokumentów, tak dużo tych dokumentów krąży, że pomysł, by zamieniać je na nośniki elektroniczne, wydaje się absolutnie uzasadniony. Piła jest miastem zieleni i w ogóle region jest miastem zieleni. Ma lesistość zdecydowanie większą niż reszta kraju, bo mamy ponad 40%, czyli o ponad 10% większą niż reszta kraju, więc to wszystko powinno się toczyć wokół ekologii i drzew i lasów. Chcielibyśmy edukować, wskazywać na to, że nie zawsze drzewo musi być wycięte, przemielone i w formie papieru rozdane. Dzisiejszy XXI wiek jest to już technologia, nowoczesność wchodzi w życie, jak i też przesył dokumentów nie musi być w formie papieru, może być w formie elektronicznej. Także e-faktura, która funkcjonuje na terenie gminy Trzcianka, ta inicjatywa, która została skierowana do samorządów przez Astanet, u nas mile jest widziana i muszę się pochwalić, że 109 drzewek na terenie naszego miasta zostało nasadzone. Drzewka, które będą wzrastały i wcale nie muszą być przerobione na papier. Zachęcałem dzieci, które posadziły te drzewka, aby nazwały różnym imieniem, aby przyglądały się jak rośnie, jakby też zadbały o to, że jeżeli cokolwiek będzie się działo, żeby sygnalizowały, że z tym drzewkiem się coś na przykład dzieje. Ta edukacja, to wskazanie na to, że przyroda, która nas otacza, jest dla nas, ludzi, bardzo istotna, ona nam służy, ale my też powinniśmy o nią dbać. I właśnie taka forma sadzenia drzewek przez dzieci jest bardzo edukująca, wskazująca na potrzebę dbania o środowisko, na potrzebę dbania o przyrodę. My mamy 170 drzew, a więc każdy trzeba liczyć razy 10 decyzji przejścia na tą fakturę. No prosta rzecz, mała akcja, a konkretne efekty, bo mamy dzisiaj faktycznie urządzoną zieleń w rozwojowej części miasta, bo mamy tu przygotowany plan zagospodarowania, rozbudowują się domki jednorodzinne. Zgodne z planem przeznaczone miejsca obsadziliśmy zielenią wysoką. Będzie nam to piękniało. Cieszę się, bo to można odnieść wrażenie, że naprawdę wyróżniamy się jako miasto o dobrej, dużej świadomości ekologicznej.
okazuje się właśnie, że to jest tylko mała zmiana swoich przyzwyczajeń, prawda? Taka decyzja wydaje się prosta, a jednak wielu jej nie podejmuje. No, trzeba rozliczać się ze swoich zobowiązań. No, na podstawie, czy koniecznie muszę mieć papier w ręku, tak? Czy wystarczy dostać to w dobie takiej dzisiaj elektroniki, jaką funkcjonujemy, w dobie internetu, to jest kwestia tylko zmiany pewnego przyzwyczajenia. No niby niewiele, a Złotowianie pokazali, że tak, są w stanie to zrobić, przeszli na ten, no zmotywowani właściwie tylko tym, zmotywowani nie tańszymi rachunkami, tylko tym, że biorą udział w pewnej akcji, a więc dobra wola i to bardzo mi imponuje. Lasy i przede wszystkim Astanet wymyśliły bardzo dobry program, bardzo dobry dlatego, że oszczędza drzewa, oszczędza roślinność i trudno było się nie przyłączyć do tej bardzo cennej inicjatywy. Założenie tego od przedsięwzięcia, że 10 faktur to jedno drzewo, czyli co najmniej 700 mieszkańców zamiast płacić rachunki w formie papierowej płaci elektronicznie, co oznacza, że mieliśmy możliwość posadzenia 70 drzew. Wybraliśmy jarzębinę, bo są piękne i jest to bardzo ładne miejsce, miejsce przy szkole, przy zespole szkół numer 1 dla mieszkańców i Dolnego Miasta, dla samej szkoły to myślę, że ładna ozdoba przypominająca przede wszystkim taki jesienny krajobraz, a w ogóle to są piękne liściaste drzewa. Akcję Ekofaktura Ekowybór organizowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile, która to ufundowała wszystkie posadzone drzewa, oraz z samorządami Piły, Złotowa, Jastrowia, Wałcza i Trzcianki. Bardzo chcemy podziękować za ogromne zaangażowanie właśnie samorządów, z którymi w trakcie ich imprez, miejskich pikników i zabaw przeprowadzaliśmy akcję sadzenia drzew.